Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie, jestem Marcizo, jesteście, no jest, no, to znaczy zaraz będzie Assassin's Creed Brotherhood. Tak. Proszę bardzo, mam nadzieję, że nam nie wywali. Znaczy nie wywali, że nie będzie tego błędu z kamerą. I z tego co widzę nie ma, kamera się rusza normalnie. Nie ma tych drgawek. To dobrze. Tak powinno być. A czym myśmy skończyli ostatnio? Zdobyliśmy? Jak ten miecz wypadałoby wymienić, to naprawdę. Ostatnio zdobyliśmy chyba ostatni obraz. Ostatnie dwa obrazy. Z zadanie... uprowadzenia Leonarda, które przypominam dzieją się 10 lat po wydarzeniach z Brotherhooda. Więc się nie zdziwcie, jak tam się będą znajdować spoilery bądź coś w tym rodzaju. Teoretycznie to już mieliśmy spoiler, że Ezio i Claudia się pogodzą. O i te questy chyba nam łączą fabułę Revelation i właśnie Brotherhooda. Bo zaczynamy od tego, że Ezio przychodzi do Da Vinci'ego z pytaniem, czy nie zna jakiegoś, czy nie ma jakiegoś dojścia do zdobycia taniej łodzi. W sumie bardziej statku do Konstantynopola. Nie jestem pewien, czy powiedział o Konstantynopolu, ale coś w tym rodzaju miało miejsce. Jak ja muszę daleko biec? Pokażcie mi mapę. No, a już tylko kawałek. A jak dobrze. A ten co? A ja co? Dlaczego Marcin sobie kaszlesz? Witam nową osobę na kanale. Jeżeli zadałeś takie pytanie, no, jestem chory już od paru dni, ale wiecie, trzeba nagrywać, bo jak się nie nagrywa, to się nie ma pieniędzy na zupki chińskie, żeby jeść. Jak się nie ma pieniędzy na zupki chińskie, to się głoduje. Nie, no aż tak źle nie jest. Ale nie chcę przerywać nagrywania z takiego błahego powodu, jak no, to, że nie mogę mówić, bo się duszę. I z tego, że mi się we łbie kręci, z tego, że mam katar. Trochę takich rzeczy jest. Dobra, włazimy. Trzeba ułożyć te obrazy do kupy. Have you found anything? Nothing is there. No pages, nothing. That cannot be. Something must be special about them. Think. I'm done thinking. Na pewno nie miał żadnego... These paintings are a blank slate. Salai, doesn't Leonardo conceal his research? He frequently writes backwards. Ej, włosy działają normalnie. Also, a nie, jednak nie. Jednak są przezroczyste. That vanishes. But we can't see invisible ink. Use your gift. You know about that too. Czego użyj? Co to jest My Hero Academia? Że ma użyć swojego daru? Kod Leonarda. Tak, kod Da Vinci. Poskładaj fragmenty ukrytego rysunku Leonarda w całość, by odszukać wejście do katakomb, w których mieści się świątynia pitagorejska. Pełna synchronizacja odkryje położenie katakomb w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Fuck you, gro. O mój Boże, przybliż. Tu coś jest. There are drawings on the painting. We were right.
Drugie i trzecie. Nie, musi być gdzieś tutaj. Raczej będą blisko siebie. Mam 5 minut na to całe chujstwo. Na aniele nie ma? Jest. This one has been searched entirely. Nie mam czasu. Coś widziałem? Nie. Okej, rama jest pusta. Cóż, nie wiedziałem, że to... nie wiedziałem, że ta niebieska kropka nie będzie miała nic wspólnego. Patrzcie, jak ona się wyróżnia. Ta niebieska kropka. Jest. There were two in this one as well. Spokon trzech króli. Co to są za plamy? Marcisławie, ty się nie znasz kompletnie na sztuce. Przecież te obrazy są tak... naprawdę tak skażone. Jest. Everything found. Mam nadzieję, że uda nam się w te 5 minut to zrobić. No ta dama z łasiczką jest... A, na ręce miała. Drugie nie wiem, gdzie może być. Coś tutaj na ścianie raczej jest. I found two drawings. Ile mam jeszcze czasu? Prawie 2 minuty, no to raczej zdążę. Chyba, że ostatni jest jakiś mega wielki. Jednak nie. I tylko 2 wskazówki do znalezienia. Chyba użyj swojego daru. Jedno. Use the force, Luke. A. Wygraliśmy. You have finished with that one, I see. I have found all the images. They seem to fit together. Draw them already. Bring me paper and ink. Is that a map? Show me the entrance. I must first position its pieces. Wait. To też będzie quest? What about the burned paintings? It is likely the missing parts will not be needed. Care to bet on that? No. Dobra. Mogę je obracać, co nie jest wcale dobre, ale... znaki wcale nie wyglądają jakoś znajomo. Aha, tutaj muszę je ułożyć. Spróbujmy tak. Coś mi podpowiada, że tak może być dobrze. A, to jest norm. Może? No nie do końca.
Może gdzieś tu. Mech. Na razie to porozkładajmy. Co jest? Jeszcze tą mapę muszę ułożyć w tym czasie? O nie, gro, fuck you. Tak się kurwa nie robi. Ja pierdolę. Zbycie złym. Widzę już, co muszę wywalić. To. Tutaj? Nie. Aha. Nie. Też nie. Może gdzieś tu. Chociaż też mi się nie wydaje. A, przecież ten fragment jest źle postawiony. Ja się na nim wzoruję. O. O. Nie. No nie mam już zbyt wielu miejsc. Co najwyżej tu. I pasuje. Ale to już tak nie za bardzo. Albo tu, albo tu. Nie ma innego miejsca dla tego. Nie. Nie. O. Ten fragment gdzieś tu. To tu. Here, the entrance to the catacombs. Go. Bring him back to me. Hang on, old friend. I am coming. Dobra, no to lecimy i daleko? Nie, wcale nie daleko. Na 50%. Moje uszy! Zresztą na górze jest gołębik, to sobie od razu użyjemy. Ej, levele, levele. Levele i hajsy. No ci to już zaczynają tak trochę wyglądać. Jakich uzbrojew to jest zbroje płytowe? Masz topór. Ty masz siewonę. I dalej do roboty. Osiemsetka. Niech leci ten i dam mu jeszcze tego. Ona. On. No i niech będzie on. Niech ta dwójka leci. Kalkucie może jakiś fajny kłeścik. A niech będzie. Dobra, i czas dokończyć wątek Leonarda.
ale najpierw należy wyremontować kram krawiecki. Tak. Dobra. Jest 60 metrów albo stóp, czegokolwiek, może kroków. I zaraz tam będziemy. Świetnie, tędy może nie. Ale tędy już tak. Jest wejście. Wygląda bardzo podobnie do wejść kultu Romulusa. Swoją drogą kultem też będzie trzeba się zająć w przyszłych odcinkach. Za to się chyba zdobywa pancerz kultu Romulusa. Czy pancerz szatę, bo to jest tylko outfit do postaci, a nie zbroja. Czyżby się wykonał jakiś kłeścik już? Wspaniale. Świątynia Pitagorejska. Wejść do katakumb, by odszukać Leonarda i uwolnić go z rąk porywaczy. Pełna synchronizacja, nie stać żadnego punktu zdrowia. Czyli będą nas atakować hordy. Kurwa. Dlaczego? Bo co, bo puściłem skok? Bo go nigdy nie trzymałem. Ja widzę skrzyneczkę piętro wyżej. Nie wiem, czy chcę mi się do niej iść. Chyba nawet nie mam za bardzo jak. Tam jest też skrzyneczka. Do tej to już podejdę. Leciorki buddyjskich mnichów. Brzmi jak bardzo luksusowy sprzęt. Rozumiem, że utrata życia też się wiąże z spadkiem z wysokości. O nie, oni go biją po pysku. Nie mogę w bok, szkoda. O, ale tutaj mogę. Nie wiem po co. Bo tylko po to, żeby robić kółka. With it, we can open the minds and souls of men. We can fill them with knowledge. As above, so below. O, widzicie ile kropek? No, jeszcze, oczywiście musiałem wskoczyć. Ezio Auditore! O, toż to Vlad Palownik. You who arrested Cesare Borgia. A serio, on wygląda jak Vlad Palownik. To stop the spread of Roman ignorance. Convince our friend Leonardo to open the temple and usher in the golden age of mankind. Will I persuade our friend by kicking him? Or would you rather I used my knife? On the contrary, there is nothing I would like more than an amiable solution. Help Leonardo see reason. With the Pythagorean Unifier, we will remake humanity together. Not under my creed. Then the revolution will begin without you. Ucciderlo! Mam? Nie mam bomb dymnych, szkoda. Leonardo, I must know. Okej, idzie. Okej,
Przydałby się ten licznik kombosów z Batmana. Very foolish. Stay away from me, assassino. We are all the same underneath. Yet these people persist in their witch hunts. You intend to banish it? Co się stało? You, an assassin. The enemy of knowledge? One must choose to search for truth. Forcing it on others accomplishes little. These lost people... warring kingdoms... I would have ended their suffering. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. To koniec? Czy w końcu otworzycie bramę? We cannot, Ezio. Not without reaching the final room of the temple. You are hurt. I will be fine. If that number is left intact, we risk another madman discovering it. To już nie ma odwrotu. Thank goodness I sent Massimo to look for my paintings. It delayed their progress significantly. Zejdźmy sobie po schodach, jak człowiek. Jak schodzi Leonardo, też jak człowiek. The Pythagoreans believed that the soul moved through cracks in the earth, like a beam of light. It ignites fire, which symbolizes knowledge. Czasóweczka? I pokazuje mi w tą stronę, więc no, wygląda na to, że trzeba iść w tą stronę. Podążajmy za znakiem. You to say. No. Ale no, to nie ma rację. Jesteśmy blisko, tylko idziemy okrężną drogą. Jak zwykle. Jak zwykle sterowanie mi odmawia posłuszeństwa. Kurwa! Widziałem, kurwa, że jakiś spadnę. Dlaczego się ich nie... To za bardzo edgy, żeby złapać się krawędzi. Po prostu inne krawędzie uciekają od Ezio, tak bardzo jest krawędziowy. Ja pierdolę.
Tutaj muszę się złapać? Noż kurwa. Must continue onward. I suppose I don't have any fun spending my hard-earned florins. He is safe at home. I am relieved. About the florins, of course. You do not need to lie to me. Salai fits you. I approve. I am... Leonardo da Vinci at a loss for words. That is a first. Oj, moi drodzy, te teksty, tekściki. This room could use some light. Bo oczywiście w czarach znajduje się drewno, które nadal nadaje się do użytku i nie zostało wypalone wcześniej. The Pythagoreans believed all the forces of nature could be reduced down to numbers. Mathematica can then act on nature, allowing man to harness nature's power. Mhm. No kurwa, co to było? Skok prosto, prosto, chuj zwłok. A, zatkałem. Uuu, aż sadza poszła. Now I can get back up here. No dobrze. Naprawdę nie pamiętam, żeby ta gra była taka dziwna ze względem sterowania. Żebym zawsze musiał używać chwytu, żeby się chwycić, bo inaczej Ezio nie łapał się niczego. Jak ostatnia pizda. Wiatrak, wiatrakę skręcić. Myślę, że po co nam droga na górę, skoro możemy po prostu użyć tamtego przejścia na środeczku. Albo i nie. Albo i nie, bo nam zabrali to przejście, bo ono się podniosło. Kur... Gro wiedz, że jesteś chujowa i cię nienawidzę. Zawali na łby. Ile jeszcze pomieszczeń, bo tak nam się troszeczkę czas kończy. To już ostatnie? Byłoby w sumie wesoło. O, skrzyneczka. Jakąś nagrodę muszę mieć. To jadł. Bardzo dobra rzecz, bardzo smaczna. Znaczy, w sumie nie jestem pewien.
Pewnie nie jest zbyt smaczna. Coś mi się kojarzy, że z tojadów robi się trucizny. Magia. The fire of knowledge. Correct. Harmony was achieved for the Pythagoreans when multiplicity became unity, when many thoughts combined to form one original idea. Okej, najwyraźniej muszę iść tędy. Teraz gdzie? Tędy. Jedyną ścieżką, którą da się iść. Co tu się? Magia. How enlightening. Very funny. Teraz co? Aha, teraz to. Skoczyć? Złapałem się. Znaczy w sumie wylądowałem na nogach. Boż to wspaniałe. Coś mi się nie wydaje, że Pitagorejczycy aż tak bardzo chcieli wspinać się jak małpy po ścianach tylko po to, żeby coś tam zrobić. Gdzie tu jest realizm? Gdzie tu jest... No kurwa! Ta gra na serio jest zjebana. Powiedzcie mi, w jakiej innej grze bohater nagle stwierdza, że będzie biegł w inną stronę niż mu wskazujemy. A używam działającego w pełni sprawnego i oficjalnego pada. Ona też jest oficjalna z Uplaya. Dobra, ostatni jeden cosiek do wydania. Tam nie, więc tam tutaj. Tam idę, więc idę tam. Coś mi się nie chce wierzyć, że w tych pojemnikach była lawa. Spróbuję jej zapukać albo nie wiem, kopnąć. Nie, to trzeba będzie układać. Leonardo, come here. Recognize these symbols? No. Wait. These are the symbols that were shown to me by the Apple of Eden. They are in the wrong order. Let me just... If I rearrange these... Done! Wow, poskładał puzzle.
Jestem naprawdę ciekaw, co zostało znalezione w tej części, bo wiem, że w trójce takie questy polegały na zdobyciu skarbu kapitana Kida, który wyglądał, no, który był pierścieniem z Władcy Pierścienia, tylko że zamiast dawać niewidzialność, dawał moce telekinetyczne. Those are not Pythagorean symbols. 43, 39, 19, 75, 27, 42, W. The number is meaningless. You are leaving. Śpiewa mi się, wydaje, że są koordynaty w jakichś trzech miejsc. Come, my friend. Help me charter a ship to Navarre. I must finish with Cesare Borgia. Aha, dobra, czekajcie, to nie jest połączenie z Revelation. What are you not telling me? What else are you working on? Well, I have begun several dissection studies. Then King Louis XII seems interested in hiring me as an engineer. Oh, yes, I'm thinking of repainting the St. John lost in the Villa Fire. Salai would model for it again, of course. Then, perhaps I will study a woman with child to see how her body changes. Interesting. Tell me more. Jeśli coś wydaje, że... Ej, chwileczkę. Czy to czasem nie jest... No, czy to czasem nie jest położenie świątyni w Ameryce? Północnej, tej z trzeciej części? Desmond, dzięki tobie mamy już to, czego szukaliśmy. Lucy miała rację w kwestii fragmentu Edenu, który znajdował się w posiadaniu Ezia. Ujawniał on swoje tajemnice za pośrednictwem Leonarda. Dlaczego do niej tutaj... Nie wiem, nie odmieniają przez przypadki imion z przeszłości. No, Lucy i Shona. Proszę, nie informuj Lucy i Shona. Ale tu jest w posiadaniu Ezio. Za pośrednictwem Leonardo. Denerwują mnie takie rzeczy. Udało ci się zyskać dla nas cenny czas, którego mamy coraz mniej. Proszę, nie informuj Lucy i Shona o swoim odkryciu, lecz leży to w interesie naszego bezpieczeństwa. Muszę zniknąć na chwilę, ale niebawem się zobaczymy. WM. Okej. W takim razie pójdziemy sobie jeszcze do... do gołębnika. Pozbieramy questy. Powiedzę, że już wszyscy wrócili. A skąd to widzę? Po tym, że mogę, że mam 3 użycia nalotu asasynów. Ósme levele, siódme levele, wszystkie levele. Chyba 9 jest maksymalny, bo to nie mamy nic innego do dania naszym żołnierzykom na wyższym levelu. W sumie skąd ich jeszcze mogę zdobyć? Kurwa. Ja się bawię tymi moimi asasynami, ja mogę jeszcze 4 zdobyć, tylko znajdują się pod wieżami. A wieże trzeba niszczyć, palić. Mimo że i tak znajdują się w tym miejscu, tylko no, mają flagę papieską. Niech ona leci. Dlaczego tylko 81 doświadczenia? Co jest z tymi questami? Gdzie jest moje doświadczenie? 20 pedeków to wiecie. Ja dupy nie ruszę.
i wymagam tego samego od moich ludzi. Kogo by tu wysłać? A niech idzie ten i ten. No może jednak nie. O, ten. Kolejne misje po 500. 540, no nie będzie levela. Ale tu już by był. Dobra, niech idzie. Jeśli go jeszcze na coś wyślę w razie co. 400 doświadczenia. Niech idą ci. Tego nie mam szans. Jest jeszcze jakaś misja, która no nie jest dla debili. I też nie jest jakaś diablo trudna. Tu coś jest. Mogę wysłać ją samą. We Florencji. O, jest quest. A niech leci, najwyżej będziemy mieć pierwszy quest niewykonany. Dobra, i w tym momencie zakończymy, bo zrobiliśmy cały wątek z z zaginionymi wspomnieniami. I właśnie to nie jest... On nie łączy nas z Revelation, chociaż ten list, który dostaliśmy, on nas łączy z Revelation, ale sama fabuła jest przed zakończeniem, bo mamy... No jak ktoś grał, to wie, że no, na końcu u Brotherhooda mamy lekki timeskip. Ten właśnie 10-letni. Dobra, i na tym zakończymy. Od przyszłego odcinka nie wiem, albo ruszymy wątek główny. Ile my w ogóle mamy jeszcze sekwencji wątku głównego? No nie powiedzą mi. No nie powiedzą. Dobra. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. Siema.